Czy korzystając ze sztucznej inteligencji można stworzyć dzieło sztuki? A jeśli tak, to czy jest na nie miejsce w zbiorach instytucji publicznych? Pytania o możliwości AI i o to, jak traktować jej wytwory, stawiane są współcześnie bardzo często. Podobne wątpliwości w latach 90. zeszłego stulecia budziła sztuka tworzona przy pomocy komputera i coraz chętniej stosowany druk cyfrowy. Dziś artyści nie mają już wątpliwości, że grafikę cyfrową warto tworzyć, a muzealnicy i kolekcjonerzy widzą sens w jej gromadzeniu. W gabinecie rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, obok cennych dzieł powstających od XVI wieku, posiadamy dwa niepozorne skoroszyty zawierające wczesną polską grafikę cyfrową. Powstały w latach 1991-95 w pracowni wideo założonej przez Jerzego Karpińskiego przy Centrum Sztuki Studio w Warszawie. Karpiński stworzył miejsce dające współczesnym artystom polskim dostęp do nowych wówczas technologii i swobodne pole do eksperymentu. Do ich dyspozycji był komputer Amiga 2000 wyposażony w program graficzny Deluxe Paint 4 oraz zwykła drukarka biurowa. Pierwszym, który skorzystał z tej możliwości, był Józef Szajna, reżyser i scenograf, a także założyciel Centrum Sztuki Galerii Studio. Wśród zainteresowanych przeważali jednak malarze Jan Dobkowski, Tadeusz Dominik, Jacek Dyżyński, Juliusz Narzyński i Janusz Przybylski. Swój charakterystyczny styl przełożyli oni na możliwości nowego medium, malując od podstaw myszką na ekranie komputera. Z kolei Stasys Ajdrygiewiczius i Jan Tarasin pracowali w oparciu o skany fotografii, przetwarzane następnie w programie graficznym. Jedynym rzeźbiarzem w tym gronie był Antoni Janusz Pastwa. Grafika cyfrowa rozwijała się w Polsce ze znacznym opóźnieniem w stosunku do świata zachodu, które było naturalną konsekwencją znikomej dostępności i wiedzy na temat nowych technologii w okresie PRL. Na bardziej swobodny dostęp do mediów cyfrowych polscy twórcy musieli czekać do zmian ustrojowych w latach 90. XX wieku. Współcześnie grafika cyfrowa z pierwszych lat jej rozwoju w Polsce stanowi prawdziwą rzadkość w zbiorach instytucji publicznych. Z tym większym zadowoleniem przekazujemy, że mamy to w BUF.